To miasto jest do pani. Będę dorosły, to się wyprowadzę. Mamo, ja idę na trening. A wziąłeś kanapki? Tak, wszystko już mam. To powodzenia. Dzięki. Cholera, kiedyś normalnie przebiegałem taki dystans, a teraz? Nie wiem, pójdę do lekarza, coś serce mnie boli. Dzień dobry. Dobry. Ja proszę pana się chciałem zgłosić, bo dzisiaj biegłem na treningu i za słabym i nie wiem co mi jest i mam tutaj badanie krwi i... Nie wiem, i chciałbym, żeby pan jakieś badania zrobił, bo mi bardzo zależy na biegu. Nie wychodzi z badań dobrze, ale zaraz to sprawdzimy. A więc proszę sobie założyć to. Ciśnienie źle świadczy. Ja bym zalecał zero biegania. Co? I uprawiałem jakiegoś sportu. Ma pan siedzieć i jeszcze raz siedzieć. Nie przemęczać się przede wszystkim. A czemu nie wiem? Nie może pan. To grozi pana życiu. Myślę, że jak będę biegał, to umrę? Thank you.
Nie otworzę, sama se wejdź. Krzysiek! Co się stało? Przegrałeś biegi? Krzysiek! Krzysiek, co się stało? Mamo, dowiedziałem się od lekarza, że ja już nie mogę biegać, no. Nie wiem czemu, no ale nie mogę biegać. Coś mówi, że coś tam serce nie działa prawidłowo. Że jakoś ja mam wadę czy coś. No i nie będę mógł pobić mojego rekordu, a biegać w ogóle. Ale jak to? No nie wiem, to mam. To niemożliwe. No, ale on tak powiedział. To niemożliwe. Nie możesz się przemęczać. Nie, mamo. Ja chcę wyjść i poznać mój region, który do tej pory uważałem za beznadziejny. Ale jak to mówią, żeby coś docenić, trzeba to najpierw stracić. Krzysiu, czy ty słyszysz, co ty w ogóle mówisz? Nie umrzesz. Krzysiu. Bridges.
fires glowing behind us. To a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. Jak się czujesz? No dobrze, no. Rozchmurz się trochę. Co to? Nie. Wiesz co, nie. Ja nie chcę. Nie chcę jeść. Ja się pójdę przejść chyba. No dobrze, tylko uważaj na siebie i nie przemęczaj się. No dobrze. Wrócę wcześniej. Odbierasz mi ten wspaniały świat? Czemu odbierasz mi to miasto? Dlaczego ja nie mogę żyć tak jak inni? Dlaczego nie pozwoliłeś mi pobić mojego rekordu? Pierwiastki na no, nie ma mata, nie mogę siedzieć w domu, skoro zostały mi być może ostatnie dni życia. Mamo, mogę wyjść na dwór? Nie ma mowy! Lekarz ci zabronił! Ale mamo, ja nie chcę marnować swoich być może ostatnich chwil życia na siedzenie w tym domu. Nigdzie nie wychodzisz, jeszcze zasłabniesz i będzie. Ale mój rekord, no. Ale żaden rekord, nigdzie nie wychodzisz, już nigdy nie będziesz biegać. Mamo, no. Nie no, głowa mnie boli, masz do pokoju, no. Thank you.
Krzysiu? W końcu go pobiłem! Do piekła schodzi się łatwo. To właśnie niebo jest na górze i trzeba się namęczyć, aby wspiąć się na sam szczyt. Ale ja przegrałem. Przegrałem życie, przegrałem bliskich i przegrałem te piękne miejsce, w którym żyłem. Ty jeszcze tu jesteś, jeszcze żyjesz. Nic nie przegrałeś. Więc wyjdź i zobacz, co kryje twoje miasto.